Anfield Road, jeden z najsłynniejszych obiektów piłkarskich świata. To właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy i specjalnie dla Państwa skomentujemy mecz, ciesząc się wspaniałą pogodą. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w składzie Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. Liverpool zmierzy się z Borussią Dortmund. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał Pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Zobaczymy, czy są jakieś niespodzianki w składzie Liverpoolu. Wyjściowy skład w podziale na formację jest wersją 4-3-3, ale jednak trochę niestandardową. Nominalny środkowy napastnik jest nieco cofnięty, więc wygląda to trochę jak 4-4-2. Tyle, że ze skrzydłowymi zamiast środkowych napastników. A oto skład, jakim Borussia Dortmund rozpocznie dzisiejszy mecz. W bramce Roman Bürki. W defensywie Mats Hummels wystąpi za Kandzi. Sancho oraz Marco Reus poczarują w środku pola. Ciekawe, z przodu widzimy tylko jednego napastnika. I czeka go trudna batalia z obrońcami, żeby utrzymać się przy piłce, zanim do akcji nie podłączą się pomocnicy. Taka taktyka wymaga od niego cofania się po piłkę albo utrzymywania przy niej z obrońcami na plecach, aż koledzy do niego dołączą. I ruszamy z drugą kolejką fazy grupowej. Rozgrywki nabierają rozpędu. Potknięcie tutaj niby jeszcze można potem naprawić. Ale kto wie, czy na koniec nie zabraknie właśnie punktów zgubionych na początku. Thiago. Roberto Firmino przy piłce. Firmino wciąż utrzymuje się przy piłce. Fabinho przy piłce. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Ale zacięta walka. Mané to szybkość, technika i skuteczność. Jak jest w formie, nikt go nie zatrzyma. W ostatnim meczu potwierdził doskonałą dyspozycję strzelecką, zdobywając dwie bramki. Stwarza stałe zagrożenie pod bramką rywali i trudno go tu będzie dziś upilnować. Thiago Alcantara. Czy będzie prowadzenie? I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Jurgen Klopp zadowolony, co wcale nie dziwi. Świętuje zdobycie tej bramki, po której prowadzą w meczu. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Thiago. Thiago Alcantara w tempo. Może stąd strzelać. Piłka ląduje w bramce. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. No, 2-0 to już bezpieczny wynik.
Uwaga, Liverpool przesuwa się z piłką do przodu. No, bramkarz mocno i daleko na połowę rywala. Teraz Liverpool wznowi grę zza linii bocznej do bramki przeciwnika naprawdę niedaleko. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Emre Can. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Salah. Ładnie rozwija się ta akcja. Salah! To była jego druga okazja w tym meczu na bramkę. Tym razem się nie udało. Bramkarz zachował się fantastycznie. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca na boisko. Hummels wybija piłkę po dośrodkowaniu. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. Wciąż dźwięczy mi w uszach to uderzenie piłki w bramkę. Olbrzymi zawód dla strzelca, bo to był naprawdę dobry strzał. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Jest szansa! Niebezpiecznie, ale blokuje ten strzał. Ciekawe, jak to rozwiąże. Groźne uderzenie, świetnie zablokowane. Nie pierwszy raz w tym meczu. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze się pokazał. Bramka wisi w powietrzu. Nie udało się tym razem uciec z piłką. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. No, był pod presją. Nie utrzymał piłki w boisku. Thiago. Thiago oddaje piłkę przeciwnikom. Mahmoud Dahoud. Dobrze chroni prowadzoną piłkę. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Będzie chyba podawał. Ofiarny blok. Salah. Za szybko go odpuścił. Ależ dobra okazja! Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Manuel Akanji. Akanji ma piłkę. Emre Can. I przy piłce Akanji. Dahoud. Coraz bliżej bramki przeciwnika Liverpool. Haaland. Piłka wyszła poza linię końcową. Będziemy mieli wznowienie od bramki. Salah. Dobre podanie, minęło linię obrony. Może spróbować uderzenia na bramkę. Mane. Henderson. Dobra okazja do oddania strzału. Thiago Alcantara i strata. Świetne podanie za plecy rywali. Ten atak dobrze się zapowiadał, więc żółta kartka nie będzie zaskoczeniem. Żółta kartka. Piłkarz de Reds nie może mieć o to pretensji żadnych. Tak, sędzia był dobrze ustawiony i dokładnie widział całe zajście. No, może być groźnie. Ma sporo możliwości. Ma możliwość dośrodkowania. Emre Can. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuje. Sędzia kończy pierwszą połowę.
Sędzia rozpoczął drugą połowę spotkania. Przegrywająca Borussia Dortmund będzie pewnie próbowała gonić wynik. Dachut. Piłkę ma Reus. Piłkę przejmują rywale. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Roberto Firmino. Będzie okazja do kontry. Roberto Firmino. Mane! Wilki odbija, ale nadal groźnie. I piłka opuszcza boisko. Przez chwilę mogło się wydawać, że będzie rzut rożny, ale jednak tylko rzut z autu. Okazja do dośrodkowania. Roberto Firmino. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. Haaland. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Ach, poważnie wygląda ta kontuzja. Rzeczywiście, przykro patrzeć. Haaland. Rzut wolny dla Borussii. Dośrodkowuje w pole karne. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Aleksander Arnold. Piłka u Roberto Firmino. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Liverpool teraz atakuje. Henderson. Salah! Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Liverpool nie zwalnia tempa, jeszcze bardziej przycisnął rywali. Tak, po raz kolejny udowadniają swoją przewagę w tym meczu. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Mohamed Salah. Guerreiro. Czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Haaland. Teraz Sancho. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Marco Reus przedarł się przez obronę. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. Daleko wybijają. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Roberto Firmino. Salah. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Mats Hummels.
Guerreiro. Hummels teraz przy piłce. Delaney. Sancho przy piłce. Do końcowego gwizdka jeszcze trochę zostało, ale chyba możemy ich już pochwalić za ten mecz. Czy będzie bramka? Birki broni, ale to jeszcze nie koniec. Haaland. Dahoud. Już blisko pola karnego. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Pięknie broni, brawo. Dośrodkowanie z narożnika boiska. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Udana górna piłka, obrona przerobowana. Mogą nie zdążyć z reakcją. No, zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Henderson. Do końca meczu pozostało 8 minut. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Za mocne to podanie. Piłka trafi do bramkarza. Henderson. Dokładne, prostopadłe podanie. Szanują piłkę. Ależ okazja, Firmino. I mamy bramkę dla Liverpoolu. I teraz w kolejnej powtórce widać wszystko jak na dłoni. Obrońcy wyglądają na zagubionych we mgle. Powinni tu ostrzej zaatakować. Rywal miał dużo miejsca na oddanie strzału i bez skrupułów to wykorzystał. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Marco Reus. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Sancho. Wspaniałe podanie. Pewna interwencja bramkarza. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Nie udało się zbudować przewagi. Henderson. Spotkanie się zakończyło i zaliczają kolejne zwycięstwo. Mają komplet punktów w dwóch starciach w tej grupie. To na pewno doda im pewności siebie, a w piłce nożnej wiara we własne możliwości to połowa sukcesu. O ile oczywiście po dwóch wygranych sodówka nie uderzy im do głów. Ale w tym już rola sztabu trenerskiego, żeby zespół przystąpił do następnego meczu w pełni skoncentrowany i głodny kolejnego sukcesu. Thiago Alcantara. Czy będzie prowadzenie? I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Thiago Alcantara w tempo. Może stąd strzelać. Piłka ląduje. Ten atak dobrze się zapowiadał, więc żółta kartka nie będzie zaskoczeniem. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Gol! Tak jest!
Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Pięknie broni. Szanują piłkę. Ależ okazja, Firmino. I mamy bramkę dla Liverpoolu. Wspaniałe podanie. Pewna interwencja.